minut już w kolejnym Flash Gamesie na przeglądarkę. Tym razem będzie to, o co mnie prosiliście, czyli Fairy Tail vs. On Pies, czyli zaczynamy! Okejka, następnie zaznaczę, że będę grał tylko postaciami z Fairy Tail, mianowicie, że On Piesa nigdy nie oglądałem i nie znam tego anime, więc o On Piesie nie będę się najlepiej w ogóle wypowiadał, chociaż każdy mi 50 tysięcy razy go polecał, każdy 50 tysięcy razy mówi mi, że on jest fajny, a ja 50 tysięcy razy mówię, że mam to w dupie. Okejka, i zagramy oczywiście! O nie! Twórcy tej gry to powinni dostać ładnie teraz kutasem po pysku, a potem jeszcze raz w pysk. Centralnie. Zrobili błąd w imieniu królowej. Erza! Zy! A nie sy! Debile! Dobra, i tak bierzemy mistrzynię Erzę, najwspanialszą nad najwspanialszymi rzeczami i postaciami we wszechświecie. Okej, okay, wziąłem tryb arcade'a. Okejka, nie wiem jak to się gra, gdyż gram kompletnie pierwszy raz. Okejka, jak widzimy na razie R, to możemy tylko wymachiwać mieczem i skakać jak pojebani. Tutaj widzimy, walczymy z jakąś nami, to jest postać z On Piesa, gdyż jakby była z Fairy Tail, bym na pewno znał, gdyż Fairy Tail znam na pamięć. Czytam mangę praktycznie od 4 lat na bieżąco, z tygodnia na tydzień. Anime tak samo jestem na bieżąco, więc no, Fairy Tail. O Fairy Tail wiem parę tyle co o Naruto. I generalnie jaram się prawie na tyle samym, na taki samym poziomie co Naruto, głównie ze względu na soundtrack i Erzę. Okejka, dobra. Kopię to nami, jak widzimy na razie nie mam żadnych specjalnych umiejętności, bo nie wiem jak się ich używa, ale widzimy, że tu... Wojo! Przemieniliśmy się w ten super sexy trój, zróbmy to jeszcze raz! O, wow, to jest zajebiste, babciu! W każdym mogę się na stałe zamienić, bo ten główny strój Erzy w tej zbroi jest trochę lipny. Lepsze są te jej odkrywające jej wszystkie atuty, ale no dobra, nieważne. Okej, okay, Nami została pokonana jak ostatnia dziwka. Pierwsza walka zwyciężona, za czym jak długi jest ten arcade tak w ogóle. Kiedy będą dwie walki. Tak, są dwie walki tak standardowo. To jest ta gra chyba od tych samych twórców, co stworzyli właśnie Bleach vs. Naruto i gra na tej samej postaci, czyli Spity. Jak chcesz jakieś gry właśnie tego typu, to oczywiście piszcie mi w komentarzu, ja oczywiście ją nagram, jak widzicie, to nagrałem, tak jak prosiliście, więc inne rzeczy też będę nagrywał. Ostatnio jestem miłosierny i dobroduszny, spełnia zachcianki moich widzów, no ogólnie spoko ze mnie ziomek. Okej, kata Nami mnie zaraz wali, jakoś kurwa chyba się wkurwiła po pierwszej przegranej. Ej, no co się dzieje się? Użyj tego bloku czasami, ale najgorsze to, że nie mogę Erzy nawet wyzywać. Dobra, obroniłem to. No, dawaj, dawaj, doklej się do niej, doklej się, dobrze, dobrze, dobrze. No co jest, jak ja dostaję w dupę? Erza, dostaję w dupę! No i chuj. Dobra, uniknąłem tego jakoś. Dawaj, 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 ej, teraz dobrze skombowałem. Trzeba teraz grać, no i chuj. Ojej, czu najebała mi, ale zwała. Kurde! Okej, okay, co miałem powiedzieć właśnie, co do On Piesa. Tanami, tak patrzę na nią, to jest takie 6 na 10 w skali Ruheibu. Jeżeli chodzi o Ruheibu, to Fairy Tail jest zupełnie na top 1 miejscu we wszystkich shonenach. W ogóle do Fairy Taila się nic praktycznie, można powiedzieć, nie umywa. Ale tak się używało Jutsu, dobra, Jutsu co? Techniki. No, spela. Magii. Jakby to jeszcze nazwać. Okej, okay, no ale tylko muszę z tego trafić, dobrze? Teraz weszło, pięknie. O, całkiem uderzyło. Okej, okay, właśnie, mówię, jeżeli chodzi o najlepsze laski, to Fairy Tail zdecydowanie jest najlepsze. Mira Jean, Lucy, Erza. Co tam jeszcze? Kogo by tu wymieniać? No w sumie wszystkie praktycznie są zajebiste. Levi i 5000, a Juvia, Wendy, no dużo by jeszcze wymieniać. Okej, okay, pierwsza walka tak jakby wygrana. Standardowo zagramy 5 walk. Walczymy z kolejnym tutaj przygupem z On Piesa, nie wiem kurde kto to jest, Sanji jakiś, dobra, nieważne, nieważne kto to jest, i tak dostanie po mordzie, jak widzimy tylko na razie ładnie kombujemy, dostał tutaj 3 razy i jeszcze pięknie, jak wraca jej prosto na sojusznicy, oj dawaj, wykurwił nam kopa w mordę, a niestety jego kopniak w mordę mu nic na szczęście nie dał, bo dalej go, o ja będę pierwszy. Ojejciu, jakie fajne zdarzenie, no normalnie epickie jak w anime, można powiedzieć. O, skoczyłem sobie, o, trafiłem sobie, dobrze, dobrze, dobrze. Powiem wam, że sterowanie w tym Fairy Tail vs. One Piece jest dość proste, znaczy łatwiej się wszystkie używa niż w tym Naruto, moim zdaniem. Okejka, druga walka wygrana.
Jedna rzecz mi nie pasuje, że nie ma tu soundtracku. Powinien być właśnie, teraz lecie sobie najbardziej zajebisty soundtrack z Fairy Tail właśnie, a niestety nie leci, to jest właśnie grzech. Nie wiem właśnie czemu tak zrobili, powinniśmy teraz właśnie wyjebać kopa buta, buta w mordę twórcą gry, no ale no niestety, niestety nie mamy teraz takiej możliwości. Weszło jutsu, pięknie, dobrze, 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 podbijamy. I jeszcze to jutsu drugie, znaczy to jutsu, kurde, moje jutsu to nie są jutsu, bo to są, to były magia, to były te techniki ich starożytne i w ogóle moce zabójcy i tak dalej. O, kika. Kolejna walka wygrana. Czy teraz będzie on... Kolejny walczy znowu z On Pice, to zobaczymy. Może tak jest po prostu, że jak się bierze postać z Fate, to walczy się z postaciami z On Pice, a jak się bierze postać z tego, z On Pice, to walczy z postaciami z Fate, tak mi się wydaje, bo trzy postacie płaczą z On Pice. Chociaż sobie to może być jeszcze przypadek, no jeszcze zobaczymy, jeszcze mamy dwie walki przed sobą, więc zaraz sobie zobaczymy jak to pójdzie. Na razie kopiemy jakiegoś Zoro. Oczywiście, trafi mnie z tego swojego rzutu, dopadł teraz mojego, proszę bardzo, co, boli kurwa, ma boleć. No, myślałem, że tu ma jakiś środek z dystansu, niestety, bujda, nie mam. I doszła do bitka, pięknie. Jak widzimy, na razie nie ma dla nas przeciwnika, są same cienkie pizdy. I jedziemy, wjedziemy z rzutu. Poszło? Oj, super, spodłowane, no to dupa Jasiu. No, dostał tutaj przynajmniej strzała mojego. Kurwa, kuźde, on się teraz się jakiś lepszy zrobi, tak mi się wydaje. A jednak nie, jednak nadal jest kopany. No i proszę bardzo, użył jutsu z tak bliska, trafił. Jak ja mu użył, to bym je wyjebał, ale dobra, to jest akurat śmieszne w tej grze, już nie będę się z tym kłócił, bo widzimy, nie można. Dobra, ale na razie tak mam przewagę w życiu, więc jest dobrze. I proszę bardzo, mam... No i chuj, uniknij tego, no kuźwerza, ty dał mnie! O chuj, co ja zrobię. Dobrze, wygraliśmy, oczywiście. Pamiętajcie, za nic w świecie nie można obrażać Erzy, bo przyjdzie do was w nocy i wcale nie będzie to przyjemne, lecz najpierw opierdoli wam pindola, albo dziewczyną wsadzi coś innego i będzie to bardzo nieprzyjemne, bo Erza się nie pierdoli z frajerami i ogólnie dostaną czy... Ojej, czemu się je? Walczymy z jakiś han... O kuźwa, aż kamień tutaj. Co to, jakaś hydra jest czy co? Ej, jeszcze kopniaki wali! No fajnie udało twoje... O kuźwa! Co za pojebana postać! Ej, to są lagi czy co jest się? Bo grę slow motion, gra slow motion zrobiła. Dobra, użyjmy tu co? Wejdzie? No i dupa, nie weszło. Jest oczywiście, dobrze, mam przewagę. Ej, ta jest trudna. Jakaś dziwna. Ewidentnie jest jakaś kuźwa dziwna. Dobra, teraz powinno wejść. No co, do tym się kuźwa nie da trafić czy co? 15 raz tego używam, nic nie mogę zrobić. Ej, co ja robię? To było zajebiste, jak mi się miecz powiększył. Dobra, 1-0 dla mnie. Męczamy rundę drugą. Ej, chuj, trafiłem z tego serduszka. Ja będę pierwszy? Tak, byłem pierwszy tym razem. Dobrze, jednak nie jestem jeszcze taki do dupy, jak mi się wydawało. A więc tak się powiększa, jak z S kombuję, to mogę większe kombo przeprowadzić. Zobaczcie, jak walę z wielkiego miecza. Ale jaja, jakie to jest mocne! O, sadzim tutaj takie bomby. Uniknę to. Patrz! I teraz, oba, ta niespodzianka, i teraz moje! Ale zablokowała to. Na szczęście zapomniałem, że w takich grach blok jest wszechmocny i ogólnie w grach typu Magen, jak włączasz blok, to nie chuj, czołgiem nie podjedziesz! Dziwi mnie brak soundtracku w tej grze. No i walczymy chyba z bossem, bo z Luffy'm na samym końcu, nawet zapamiętam jego imię. Luffy to jest główny bohater On Pice'a, więc no właśnie mam taką jakby walkę piątą finałowym bossem, bo akurat na piątym odcinku kończymy. Właśnie oczywiście Erza go napierdoli. Swoją drogą nawet nie wiem, jaką miał umiejętność ten Luffy jako główny bohater, bo w sumie nie wiem w ogóle jakie tam supermoce w tym On Pice'ie byli, bo to było niby anime o piratach, a jak widzimy, no tam piraci są taki jakby chyba... takimi super saiyanami jak w Dragon Ball, tak się wydaje podproszone, chociaż no nie wiem, nie będę się wypowiadał. Ojej, kurde, kopie nas niestety. Dobra, trzeba to jakoś zastosować taktykę, mamy wyrównane życie. Wejdzie jutsu? Weszło jutsu, pięknie. Dobra, i weszła jeszcze jeden strzał, dobrze, dobrze, dobrze. Ojej, nie, już nie dobrze. Dawaj, 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 dawaj. O kurwa, no pojebany ten Luffy jest jakiś. Dobra, ostatnia nadzieja. I chuj, nie weszło, przejebałem!
I lol, wiedziałem, że główny bohater będzie mocny, ale bez przesady. Czekaj, na co musi robić coś pierdolone, na co to jest pojebany? No na co to jest ewidentnie największy kozak w historii właśnie chyba wszystkich shonenów, tak mi się wydaje, bo Naruto coś innego nie umywał, niby Goku był taki wszechmocny, ale no na co był pojebany, on nigdy walki chyba nie przegrał, tak mi się wydaje. No teraz ktoś mi napisze jakiś specjalista, że z Gildarcem, no ale pewnie jakby walczył na poważnie, to by tego nie przegrał. Bo tam to była przyjacielska potyczka, jak mi się wydaje. A nie weszło, nie weszło niestety, dobra, szarżujemy dalej. Kolejny tutaj strzał. I jeszcze raz! Chociaż! Kurwa, znowu to pojebane! Dawaj! Jejciu! O, jest on, tak. Czego? O, strzał swojej tej, dobra. Ten kojarzę. Dobra, szarżujemy teraz. I pięknie wejdzie, weszło, dobrze! Prawie połowa życia na sam początek, jedziemy dalej i szarżujemy strzały. Pięknie tutaj i kolejny, a niestety przeskoczył. Robi jakieś tutaj szybkie ślizgi i z siekiery na mordę, jeszcze wielki miecz i dobitka. I teraz jutsu na końcu. No i chuj. Ale nie on jutsu, tylko ja! Broń się! Ach, blok w tej grze jest taki przyjebany. Chyba skończę to. I zwycięstwo! Dziękuję! I to było na tym w tym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, do następnego filmiku. Cześć, do zobaczenia! Cześć!